Po dwuletniej przerwie udało się zorganizować w trudnych czasach już 9. edycję festiwalu przy Kominku. Jest to ogromna radość dla Domu Kultury Białogon, naszego partnera strategicznego. Wszystko robimy w reżimie sanitarnym i trochę z duszą na ramieniu, nie wiedząc, co się wydarzy w tych trudnych czasach, ale udało się. Jesteśmy przepełnieni radością, że przyjechali do nas i uczestnicy, i jest wspaniała widownia naszego festiwalu. Festiwal przy Kominku w pandemii i wykonawcy konkursowi, którzy pojawili się tutaj razem z nami, to dla nas ogromny zaszczyt, ale także nobilitacja, że pomimo takich problemów, pomimo obostrzeń, pomimo lockdownów mogliśmy się spotkać. Chcą tworzyć, chcą przyjeżdżać do nas z nowymi propozycjami, wspaniałymi piosenkami, okraszonymi cudownym tekstem i wspaniałymi walorami muzycznymi. A naprawdę czas jest niesprzyjający do tego, aby tworzyć, aby mieć inspirację do tego. W obrotach jury to przejawiało się bardzo często, bo naprawdę prezentacje nas zaskoczyły. Wyrównany poziom, wspaniałe harmonie głosowe, także dużo nowości, ale także debiutanci, co nas bardzo cieszy, że w domowym zaciszu powstają wspaniałe piosenki, które mogą pokazywać się i być prezentowane szerokiej publiczności, począwszy od festiwalu przy Kominku, i mamy nadzieję, że takich prezentacji będzie coraz więcej, a za rok spotkamy się już w normalnych okolicznościach, w jeszcze większym gronie, ze wspaniałą kielecką publicznością i cudownymi artystami z całej Polski. Festiwal przy Kominku to nie tylko występy na scenie, ale również wszystko to, co się dzieje poza sceną. Ważne jest zakwaterowanie uczestników, ważne jest zaopiekowanie się nimi i to właśnie robię ja. Bardzo się z tego cieszę, bo festiwal jest również miejscem spotkań ze wspaniałymi ludźmi. Oni nam odpłacają swoją wdzięcznością i chcą tutaj wracać co rok i to jest dla nas najlepszy wyznacznik tego, że robimy to dobrze. Za rok widzimy się na 10. edycji, nasz duży, mały jubileusz, na który zapraszamy serdecznie. Już teraz przybywajcie na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej Turystycznej przy Kominku 2022.